jakieś szczęście masz. Czasami to jak gdzieś... O, i tu jest, wiesz co, z Rico, z tym, co... W dzieciństwie marzył o tym, aby zostać muzykiem, malarzem lub pilotem. Kiedy miał 20 lat, pojechał na rekolekcje prowadzone przez ojców karmelitów w Krakowie i usłyszał wewnętrzny głos, który wzywał go do tego, aby wybrał kapłaństwo. Ksiądz Waldemar Maciąg z Orlando na Florydzie. Jak powiedział nam w wywiadzie, długo walczył z decyzją o wstąpieniu do seminarium. Well, that was fun. A, tu takie spotkanie z Aldi Mola, moja mama i z Tracy. Tak jak zacząłem współpracę z Tracy. O, no właśnie, i tutaj mamy taki artykuł z płytą, którą ci właśnie pokazałem. Tutaj też, chociaż pokazujesz tutaj, taki jest w tym. To śmieszne tutaj jest, fajne, to co na początku pokazałeś, że niby ja na plus, a pani Merkel na minus. Tak to w życiu bywa, nie? No właśnie, tak to się zdarza. O, tutaj rozmawiałem z tobą przez telefon, widzisz, tutaj taki się ukazał artykuł o tych aniołkach, tej wystawie takiej. Więc jest tu jakiś Times, Sumter County, a co tutaj było? Wiesz co, to jest, mówię ci, to jest tak dużo artykułu, że ja po prostu tego nie kojarzę, ale gdzieś mi ludzie przynosili i tego się tak tyle uzbierało, że o, tutaj o... kilka takich międzynarodowych nagród dostałem do statuetki, też ci pokażę, jak będziesz potrzebował zobaczyć. Boże, tu takie wspominki się zrobiły. Niesamowite z tych wszystkich. No słuchaj, jest tego. O, tutaj gdzieś właśnie też. O, to Higher Aims w Białym Orle. Z Carpe Diem zrobiony kawałek. O, tutaj jest właśnie to, co wspominałeś, czyli o ta wielka gitara, która była zrobiona dla Iry na ich 25-lecie. Zobaczmy ją gdzieś tutaj w środku. Dużą. Jeśli coś tutaj... O, jest. No właśnie, to ja jakby i tu, a tu gitara. Taki ja byłem mały do tej gitary. Znaczy, to była gitara zrobiona dla moich przyjaciół jako fan dla zespołu Ira na 25-lecie ich. No i tak sobie wymyśliłem, ponieważ robiłem projekt taki tej wielkości gitary tutaj dla Orlando. Kiedyś wygrałem taki... konkurs artystyczny Orlando Guitar Town, gdzie chyba 30 artystów składało swoje projekty i 30 artystów miało być tylko wybranych, natomiast projekty wylądowały w jakichś tysiącach, bo to sponsorował Gibson i zresztą w kształcie gitara była Gibsona. No i szukali projektów oryginalnych na takich 30 czy 40 gitar, które miały stać po mieście. Ludzie mieli zwiedzać, mapy miały być wręczane. No i o dziwo, ja się zakwalifikowałem do tego projektu, jakby byłem jednym z tych wylosowanych 40 osób, które robiło taką dużą gitarę. No i potem zrodził się projekt, mówię, kurczę, zbliża się ten jubileusz Iry, 25-lecie. Może im bym zrobił taki gitarę. I zacząłem robić tą gitarę z włókna szklanego, dużą, ogromną. Nie myśląc w ogóle, jak ja to dostarczę do Polski, co to będzie. No i później jakoś tak, no tak musiało być. Od nitki do kłębka, od jednego życzliwego człowieka do drugiego życzliwego człowieka. Ktoś pomógł mi zrobić wielki kontener na tą gitarę. Ktoś inny, Tereska właściwie, którą ty znasz, załatwiła gościa, który przyjechał to odebrać. Miał to wziąć na statek do Chicago gdzieś tam. Tam miał dopłynąć stamtąd do Polski. Wysłałem to jakieś 6 miesięcy przed imprezą.
bo myślałem, że to tak szybko dotrze, po czym okazało się, że po 6 miesiącach ja przyleciałem do Polski, miał być ten jubileusz, wszystko zabukowane, i media, i miejsce, i wielka miała być impreza, a gitara jeszcze nie dopłynęła. No i tak właśnie się to w skrócie. Natomiast szczegółów nie będziemy opowiadać, bo te szczegóły są zawsze takie, choć są, chyba to wystarczy nawet, choć są strasznie... takie, wiesz, no, z jednej strony imponujące, jak to puzzle się składa, całość, wiesz, po kawałku, natomiast są momenty, gdzie one są strasznie dramatyczne. Takie się wydają, Boże, co to teraz będzie? Bo coś się nie klei. No ale słuchaj, muszę wrócić tu do gotowania. Kawa czy herbata? Ira znaczy. Kawa czy herbata. No. Takie wspomnienia. Odwiedziny w Telewizji Polskiej z okazji 25-lecia Iry. I wielka gitara wykonana w Stanach przez... Kogo? Zapomniałem. Zobacz, jak ona wygląda, w studiu jak wygląda, widzisz? Stara się tym lepsi, a ta gitara, którą mamy okazję teraz obserwować, to wyjątkowy prezent dla wyjątkowego zespołu. Wspólnie z nami Wojtek Owczarek, perkusista zespołu Ira, oraz ksiądz Waldemar Maciak, pracujący na co dzień w Orlando na Florydzie, autor tegoż właśnie dzieła. Przyjaciel też z podwórka Wojtka Owczarka. Proszę księdza, skąd pomysł, żeby urodziny Iry uczcić w tak właśnie? No to tak właśnie mamy. Tu dostałem na swoje 40 urodziny, jako że jestem wielkim fanem i kolegą, więc dostałem złotą płytę od Iry. No, w prezencie, którą bardzo cenię i bardzo lubię. Nie ten. Tu są niektóre z moich płyt jakby wystawione. Ja jeszcze z długimi włosami gdzieś tam. Słuchaj, jak wylądowałem w Orlando, właśnie to tak to jest, to trafili mi się ludzie w parafii, bo pracowałem w Orlando przez pierwsze 6 lat na parafii, trafili mi się ludzie, którzy pracowali po prostu w Universal Studio, w Hard Rock Hotel i w Hard Rock Cafe, w Hard Rock Life, w Hard Rock tej siedzibie głównej takiej, headquarters, i no i powoli oni wyczuwali, jaki typ księdza ze mnie jest. No i to tak zaczęła się nasza powoli przyjaźń i oni jakby zaczęli mnie wprowadzać do tych tak zwanych green room, czyli zapraszasz na koncerty, a później, żebym spotykał te gwiazdy. No a tam zaczęły się rzeczy po prostu niesamowite, bo my myślimy, że to szaleństwo jakieś, że to jacyś nie wiadomo jacy ludzie, ale to jest wszystko sceniczny image, prywatnie. To są ludzie, którzy, i mam właśnie przykłady tego, no wielu muzyków, chociażby Dee Snider z Twisted Sister, chociażby Artemus Pyle z Leonard Skinner, Olivia Newton-John. No mnóstwo by było artystów, którzy, jak się dowiadywali, jak byłem im przedstawiany jako ksiądz, to prosili o jakiś taki... albo ciszę, albo wyprowadzenie ludzi, chcieli usiąść i porozmawiać, dlatego że i oni sami właśnie mówili, oni chcą, media chcą z nami o wariactwach rozmawiać, oni chcą, żebyśmy my ciągle byli 18-latkami, takimi głupimi z wybrykami, a my zwiedzamy świat, bywamy w miejscach, mamy duchowe potrzeby również i chcielibyśmy o tym pogadać, więc jak byłem przedstawiany w taki sposób, no to się pojawiało właśnie potrzeba taka... Boże, jak się cieszę, że Cię poznałem, musimy pogadać. No i tak właśnie, i tak się zaczęło spotkanie. Wrzucamy te krewetki tutaj, wiesz co, bo już powoli się będzie ten, będzie trzeba je obierać. No i tak się właściwie zaczęła jakby sprawa cała z tymi, z gwiazdami. No i tak z niektórymi się polubiliśmy, że jakby jak są w Orlando, to jesteśmy w kontakcie.
rozmawiamy, chcemy się spotkać. Słuchaj, jak się gotuje, to kuchenka zawsze troszeczkę wygląda zachlapana. Ja mam zawsze problem, że tutaj nagrywasz, czy to czasami nie będzie źle wyglądać na filmie. To stąd mi wyszły najlepsze zdjęcia, wiesz, bo to drzewo tak ładnie stoi. To jeszcze nie było takie duże. Pokażę ci, bo mam pocztówki, wiesz, to ten kościół całkiem ładnie wygląda po prostu. Ale ja też go powiększałem. To co widzisz tutaj, to jest nowo wybudowany ten przód. To już za mnie było zrobione tutaj. Ale jak sobie wezmę kawę rano zrobię, czy herbatę, stolik tu postawię, to z tym widokiem, z tymi, czuję się, jakbym był we Włoszech. Ale po co mam się czuć, jakbym był we Włoszech, jak ten? Po prostu mogę się czuć jak na Florydzie. Widzisz, to jest oryginalny ten z wystawy, to jest jego wielkość oryginalna tego. Hi, Molly. O, tu są te pocztówki, wiesz, które też jakby sam zrobiłem dla parafii. Jutro mam ślub, wiesz, więc trochę jest kościół udekorowany, troszeczkę przygotowany. Muszę ten. Tam pod krzyżem stoi gitara moja. Ja sobie ją na niedzielę wystawiam potem, wiesz, i tutaj gram, czy tam jutro, no to zobaczysz. No o 16 msza się zaczyna jutro. Pomysł był taki, żeby nie skupić się na tym, co się wokół Jezusa działo w czasie tej drogi krzyżowej, tego całego cierpienia, tylko żeby skupić się na tym, na mimice twarzy, na takich mikroelementach twarzy, wiesz, i jak Chrystus przekazywał, jakby czy ewangelizował w tym momencie już właściwie bez słów, tylko przez cierpienie i tym, co wyrażało się, jaki ból wyrażał się na jego twarzy. No. To tak najkrócej. No cóż to opowiadać, wiesz, nie chcę też opowiadać dużo, bo już jest po wystawie. Nie robimy też jakby programu o wystawie. Wtedy by to zupełnie inaczej wyglądało. A też trzeba pozwolić ludziom, żeby sami troszeczkę, tam troszeczkę polski element mamy z Faustyną i Janem Pawłem II. Ze względu na to, że nie pracuję jednak, wiesz, na polskiej parafii, więc chcę jakby sam temperament polski, wiesz, już dużo wprowadza, ale mogę sporo ludzi uczyć też, wiesz, o tym, skąd jestem, skąd przybywam, ale nie mogę wszystkiego robić tutaj po polsku, bo nie mam Polaków, bo przecież dobrze wiem, że człowiek byłby znielubiany wtedy. On się kończył tutaj, gdzie drewniana ta się kończy i zaczynał się z pierwszymi drzwiami. Nie było tego, co wchodziliśmy, tego frontu takiego, co wygląda z kamienia, co wygląda tak samo, jak i ołtarz tutaj. Nie, ten. I tak z 5 lat temu musiałem już powiększyć troszeczkę, bo ludzi mi się nie mieściło, więc tutaj powiększyliśmy o prezbiterium, dobudowaliśmy tą część. Zrobiliśmy tą część ten i tam ten. Zrezygnowałem z tych, ponieważ to był social hall wcześniej, więc zrezygnowałem z tych. Widzisz, tutaj wszystko było podziały, tu były krzesełka, tu były sale katechetyczne, wszystko podzielone było takimi, stąd się wysuwało, to znasz ten patent, takimi ekranami, wiesz, tutaj one były, tu były drzwi, stąd się wysuwało takie ekrany, co dzieliły to pomieszczenie na ten. Tutaj były drzwi i półki, tu. I wiesz, książki jakieś tam były schowane, a ja później z tego zrobiłem, żeby to jakiś kościół, wygląd kościoła nadać. No to właśnie takie wnęki troszeczkę, żeby to trochę taki religijny wyraz miało, kościelny. No i tak powstało to, co powstało. A światło jak zgasimy. Każdy ksiądz zawsze się mnie pyta, jak to, skąd to taki pomysł, bo to tak dobrze wygląda. Te trochę ruchome światła, co są za krzyżem i za tabernakulum, wiesz? Bo nikt wcześniej jakby takich świateł nie widział. One fajnie wyglądają w nocy, wieczorem.
dostałem tutaj od parafian to. Wiesz co, gram w kościele w czasie mszy. Gram glorię tylko, bo tylko to jakby pozwala mi, żeby ten... Taki dobry moment dla mnie jest, że nie jestem zajęty tym moją częścią jako kapłan, nie? W czasie mszy. Dzisiaj, kurczę, no smutno się przyznać do tego, ale zaprojektowałem kiedyś i przedstawiłem człowiekowi. Trochę mi został skradziony jakby ten projekt, bo to miała być gitara, którą... Moja mama lubi anioły bardzo, która jakby miała być taką niespodzianką dla mamy. Ja lubię gitarę, mama lubi anioły. I tak zaprojektowałem tę gitarę. To jest taki prototyp tej gitary. Dostałem prototyp, ale niestety straciłem jakby prawa do tej gitary. A dzisiaj jakaś dziwna firma gdzieś tam w Chinach robi to sobie. Jakby jest to ich. No ale fajna mimo wszystko. Cieszę się z tego projektu. Tak. Wszystkie błędy, z których będę rozliczany, to niech one będą takie, a nie gorsze lub zupełnie złe, prawda? Ale lubię tą składankę, wiesz, no zobacz, jak to fajnie wygląda, jak się ma w domu i miejsce na krzyż, i na Chrystusa, i na gitarę, wiesz, a nie w rzeczy, które w ogóle nie mają jakby wielkiego znaczenia. No wszystko to jest jakby przylega do mojego ciała, więc powiedzmy tak, i do duszy. Więc ma to jakiś sens. No, po co mi tutaj jakaś dekoracja, której w ogóle nie rozumiem? Tylko dlatego, że ona jest modna w magazynach tak zwanych dzisiejszych. Jak sobie dekorować domy czy mieszkania. Jak widzisz, śmietnik też ma swoje rzeczy. Ja kilka rzeczy zrobiłem w ogóle projektów dla Hard Rock Cafe. Dlatego też tego Hard Rock Cafe mam tak dużo w domu. Kilka takich nawet koszulek zaprojektowałem dla nich. Co? Gra wszystko? Jakoś to brzmi? Diabelsko trochę. Nie? Znaczy, nie żeby było, że diabelsko, ale trochę ostro, mocno. Wychowaliśmy się na jednym podwórku. I, no i tak, jesteśmy z tego samego miasta. No i taka jest historia. No. Jest, wiesz, dużo jest w tym takiej jakby radości, że gdzieś tam wzajemnie się potrzebujemy, czy umacniamy, czy wspomagamy. Bo dobrze wiemy, że no, chyba na tym życie polega. No. Nie tylko się przez cały czas bawimy, ale przecież niektóre gdzieś tam problemy trzeba przegadać, o trudnych sprawach trzeba porozmawiać. Wszystko, co się dzieje na świecie, nas dotyka. No i my to jakoś chyba mądrze rozmawiamy. Poza tym fajnie jest, jak wiesz, jak jest kilku kumpli z podwórka, których drogi poszły w zupełnie innych zawodowo jakby kierunkach, a możemy usiąść razem ciągle po wielu latach i podzielić się tym, co robimy, mieć wzajemny szacunek do tego, co robimy. No i oprócz tego spędzić fajny czas i ciągle być kumplami po tylu latach. No, to więc tak, tak to jest. Dzisiaj nie ma już zaczynania w garażach, ciężkiej pracy, tylko ktoś sobie śpiewa w domu, nagle mówi, okej, jakoś
mam odwagę, pojadę sobie do tych programów telewizyjnych, co tam mają, występują i oni gdzieś tam w przeciągu kilku miesięcy nagle zostają jakimiś tam dziwnymi gwiazdami. No przepraszam, że nazywam to tak dziwnymi gwiazdami, ale wszyscy dobrze wiemy, że tam się podpisuje takie kontrakty z telewizją, że albo jesteś ich troszeczkę więźniem i nie wydostaniesz się z ich szponów przez kilka lat, dopóki na nich nie zarobisz. Jak to przetrzymasz, no to istniejesz, a jak nie przetrzymasz tego, no to zginiesz, dlatego że oni już mają nowe gwiazdy, bo przecież te nowe sezony tych programów ciągle się pojawiają i tak to właśnie bywa. Nie lubię tego. Lubię, jak ludzie ciężką swoją pracą dochodzą do tego i jak stają się legendami. No boję się po prostu właśnie w tym rynku muzycznym, że za 20 czy 30 lat, czyli ci, co dzisiaj startują, czy my w ogóle będziemy mieli jakieś legendy muzyczne, czyli jakichś artystów, których będziemy pamiętać. Jak widzisz, wszystko jest nawet do mieszania w tym, przewracania naleśników, ponieważ lubię gotować, więc też jest w kształcie gitary. Tutaj takie, o widzisz, i łyżki, i ten, też wszystko gdzieś ma jakiś wymiar gitarowy taki. Deski do krojenia, jak widzisz tam też, talerze jakby też w tym, w kształcie gitary. No wszystko jakiś taki ma gitarowy smak. No tutaj, żeby ktoś nie posądził mnie, że zbyt dużo gitara, mało jakby religijności, to powiem, no trudno, żeby mieć talerz na przykład w kształcie twarzy Chrystusa. No to już by było chyba raczej świętokradztwo bardziej. Więc Chrystus jest na swoim miejscu, a te rzeczy przemijające. No cóż, no. Wygląda jakby ich było dużo, ale cóż, kiedyś i z tego będzie zrobiony pożytek, myślę, że zrobię. Dzisiaj są to prezenty od ludzi, z którymi się spotkałem i miło się rozmawiało, więc one mają dla mnie wartość sentymentalną bardzo dużą. A kiedyś może znajdą się w jakimś miejscu, gdzie będą pomagały innym ludziom. Zobaczymy, jak to się ułoży. No taka historia muzyki jakby troszeczkę popularnej, komercyjnej, rozrywkowej w Polsce też no jakby ma, powiedzmy, jakieś tam swoje 80 lat, tak by to powiedział, nie wiem, no chyba tak by trzeba było powiedzieć. I wiesz, no jak się jest nastolatkiem i się wzrasta gdzieś tam wśród takich kapel, które w Polsce były sławne, nic nie wymieniam, bo po prostu nie chcę kogoś przeoczyć w latach 70. i 80. i 90. A jakby troszeczkę odstawia się na bok to, co na przykład moi rodzice czy dziadkowie słuchali, a dzisiaj to wszystko, czego chcę posłuchać i to, co dziadkowie słuchali, mógłbym podać jednego artystę na przykład, i to, co rodzice słuchali, i to, co ja słuchałem, dlatego że to po prostu wszystko ma jakiś taki naprawdę niesamowity wymiar muzyczny i wpływ, i ta muzyka jest niesamowita rzeczywiście, jakakolwiek by ona nie była. Już nie chcę się zamykać właśnie nawet w jakimś rockowym takim, czy nawet tych zespołach, które próbowały w jakikolwiek sposób demonstrować, wiesz, w latach 80. czy 90., 80. głównie 70. jakiś taki, wiesz, jakąś taką złość przeciwko systemowi, który wtedy panował. No nie mam, jest ich po prostu wielu, no wiesz, zresztą pewnie masz to samo odczucie, że włączasz dzisiaj radio z polską muzyką i słuchasz artystów z lat 50., 60., 70., 80., 90., 2000 przychodzi i potem i każdy coś ma fajnego do powiedzenia. No. Teraz się tylko troszeczkę zepsuło ze względu na te tak zwane sztucznie wykreowane gwiazdy. Przepraszam, jeśli to źle brzmi, ale no, ja już naprawdę tego nie czuję. No. Wyobrażasz sobie, wiesz, jak się czyta dzisiaj książkę, wyobrażasz sobie, jakby przeczytać książkę o na przykład takich artystach jak Krzysztof Krawczyk, czy pani Irena Santor, czy Oddział Zamknięty, czy Ira nawet, czy Lady Punk, czy Perfect. Jakby ktoś jakby przeczytał książkę o nich, to tam naprawdę wspinanie się na szczyt jest pewnie niesamowitą historią, jak ci ludzie się spotkali. A teraz pomyśl sobie, jak wygląda historia kogoś, kto poszedł do programu, no takiego telewizyjnego, gdzie fotel się musi odwrócić, żeby na kogoś zagłosować. Co on ma do powiedzenia? Że co, śpiewał pod prysznicem?
w pokoju. Później rodzice go zawieźli do telewizji, wystąpił i się jakieś tam krzesełka odwróciły i co? No przecież nie ma w tym w ogóle żadnego ducha. Ale w ogóle jaka łatwizna, wiesz, no gdzieś tam rodzice jakieś kółka może muzyczne ich wieźli, czy do szkoły muzycznej, czy na jakieś zajęcia pozalekcyjne, wiesz, czy... A tutaj chłopaki gdzieś od lat marzyli, wiesz, składali pieniądze na gitary. Wiesz, już samo to, ile ma w sobie, wiesz, ojejku, to niesamowite jest, wiesz, ćwiczenie jakieś w garażu, wysyłanie, nagrywanie jakichś kaset, wysyłanie na jakieś przeglądy muzyczne, wiesz, tego kiedyś było jakieś regionalne, później się to kończyło na jakichś wojewódzkich, na jakichś może ogólnopolskich, ktoś gdzieś tam wystartował, no przecież znam tę historię, noszenie sobie samemu instrumentów, wiesz, nie a przecież ci młodzi, dla których się dzisiaj jakieś tam fotele odwracają, oni nic nie robią. Tylko ich rodzice do studia, do telewizji zawożą. Słabe te historie są. No. Tu też mam, widzisz, podpisane. Tu mam YouTube, płytę, tu mam Kiss, tu mam IRE podpisany ten naciąg na bęben. Mr. Big, taka, no tu też kilka takich dodatków do gitar podpisane przez dobre kapele. To jest Queen, jeszcze z Freddie Mercurym. To jest Van Halen z Davidem Lee Rothem. I to jest Extreme. Tutaj jest Extreme, a tam to było Nickelback. Tam pomyliłem coś z jedną gitarą. No i tutaj flagi moich dwóch ulubionych krajów. Wiadomo, kilka jakichś tam nagród, które zdobyłem międzynarodowych. Nie ma się czym chwalić. No przede wszystkim, no to nie możemy pominąć mimo wszystko mojej pracy duszpasterskiej, teologii. Ciągle wracam nawet jeszcze do filozofii. Lubię poczytać starych filozofów, tym bardziej, że chyba w dzisiejszych czasach jest to naprawdę bardzo konieczne. Muzyka, tak. Trochę tekściarstwem się bawię też jakby w tej muzycznej stronie. Mam kilka rzeczy, kilka utworów, które sam napisałem, ale jeszcze ich jakby nie zaprezentowałem, więc chociaż już jeden zbliża się, bo nagrałem utwór, który sam napisałem, i słowa, i muzykę, No License, który nagrałem z czterema pokoleniami, z rodzicami, z dwudziestolatkami, z nastolatkami i z dzieciakami. I premiera tego utworu będzie za jakieś 2-3 tygodnie. Singiel jest już w drodze, że tak powiem. Firma już produkuje singiel. Więc czekamy, co się wydarzy. O, jeszcze nie. Moment prawdy. Muszę spróbować, bo może nie powinienem w ogóle podawać tego na stół. No, ja chyba przeżyjesz. Jak był moment taki, gdzie można było posłuchać muzyki, wolny od obowiązków seminaryjnych, i ja słuchałem tego swojej rockowej muzyki, no wiesz, mnie koledzy mówili, o Boże, ta twoja muzyka po prostu zabija ducha we mnie.
No i trochę się uśmiechałem do tego, to stwarzało też jakieś moje takie, wiesz, wewnętrzne walki. Boże, co ja tutaj robię? Czy ja rzeczywiście słyszę głos Boga, czy nie słyszę? Czy ja powinienem zmienić zupełnie swój styl życia? Czy go zachować? Czy jest w tym jakiś plan Boży? Czy go nie ma? Jak to odnaleźć, żebym nie zrobił tak, jak ja chcę, tylko żebym zrobił tak, jak Pan Bóg chce? No i tak, to są dobre pytania, bo człowiek właśnie przez to, że w ten sposób reaguje na to, co inni mówią, szuka swoją drogę, jak nie jest leniwy. Mnie się wydaje, że ja tak właśnie znalazłem swoją drogę. Zobaczmy, co tu jeszcze. Mamy zbrzmień inny. No właśnie, rozmawialiśmy tak troszeczkę jakby skąd bierze się mądrość życiowa. Więc ta mądrość życiowa jakby w moim przypadku no bierze się z obserwacji, z dzieciństwa, z priorytetów wartości, z tego, jakich tych wartości uczyli rodzice i dziadkowie, z ich obserwowania. I pamiętam, że jak był człowiek dzieckiem czy nastolatkiem, to obserwował tych dorosłych ludzi i sobie myślał tak, kurczę, ale ten człowiek to jest świetny. Jak będę w tym wieku, to bym taki chciał być. Jak on do tego doszedł? I to mnie mobilizowało do tego, żeby słuchać mądrych ludzi. No i wsłuchując się w tych mądrych ludzi, człowiek, wiesz, tutaj troszeczkę wziął, tam troszeczkę wziął, tu coś doczytał, tam coś od innych się jeszcze nauczył i zaczął jakby budować mądrość i wiedział w poszukiwaniu prawdy i wiedział, że jest w dobrym miejscu w życiu, że robi każdego dnia krok do przodu, ale ta lista w dzisiejszym wieku, wiesz, kiedy człowiek ma już tak jak ja ponad 50 lat, się już kończy, już świat też jest inny. Ja już jestem człowiekiem, który gdzieś tam w pewnym sensie powinien się stawać wzorem dla innych i to też mnie kręci, żeby właśnie nie być kimś, kto będzie jakimś takim, wiesz, dziwnym idolem może dla kogoś, bo nie chciałbym właśnie, żeby to tak było, tylko chciałbym, żeby człowiek, tak jak ja, no, spojrzał może ktoś na mnie i powiedział, kurczę, jak on do tego doszedł? Jak doszedł do tego, że dzisiaj jest zdrowy i wiesz, i na duchu, i na ciele, i umysłowo, i psychicznie, i że nie martwi go to, że ma momenty, że jest w domu sam, bo przecież jest sam, że ma swoje hobby, że to życie jest jakieś takie, wiesz, poukładane. No i wracam właśnie do tego, że dzisiaj coraz trudniej znaleźć ludzi, którzy mogą być jakimś wzorcem, bo dzisiaj nikt nie poszukuje prawdy, tylko dzisiaj mają jakieś dzisiaj ludzie wzięcie na takie, że każdy chce błyszczeć w jakiś sposób, a ja mam swoje zdanie. No ale 2 plus 2 równa się 4 to nie jest niczyje prywatne zdanie, tylko to jest prawda. I żyjemy w XXI wieku i to dotyczy życia religijnego człowieka, psychicznego, mentalnego, umysłowego stanu. Wszędzie jest tam gdzieś prawda, a ludzie ciągle próbują się prześcigać z jakimiś prywatnymi zdaniami, które naprawdę w wielu względach są po prostu śmieszne. Kiedyś taki amerykański dziennikarz zrobił ze mną wywiad radiowy i gdzieś wysłał ten wywiad na konkurs i on zdobył pierwsze miejsce. Ten wywiad jego radiowy, 30-minutowy radiowy reportaż taki, kupa czasu, no ale ten, fajnie wyszło. Te trzy są właściwie za plakaty, pokażę ci te plakaty, gdzieś tutaj próbuję wyszukiwać, też takie międzynarodowe nagrody. Mam. Patrz, to jest właśnie jeden z plakatów, który zajął miejsce taki. To sobie możesz zobaczyć, on zdobył dwie nagrody, międzynarodowe, złotą i srebrną. Za plakat roku.
tutaj są ważne detale, jest ważne to, co jest tutaj napisane, jest ważne, co na okularach jest napisane. Wszystko jest, każdy detal jest ważny. O, przyniosłem ci duże, a tu na lodówce jego wisi ten. Taka mniejsza wersja. A drugi, który jeszcze bardzo lubię też. O, patrz, najpierw ci pokażę ten Deal Breaker. Z tego, to jest plakat z tego filmu, Deal Breaker. I widzisz na filmie, reżyser dał kredyt tutaj, Deep Faith Groove. Piosenka by Screamy Father V. Taki będzie plakat tego filmu, a teraz szukamy... W angielskiej gazecie się ukazał ten artykuł. Ciężko powiedzieć, że to ja. Ale próbuję się ukrywać, jak tylko mogę. No, byłem tam na 5-leciu swojego kapłaństwa i byłem tam zaprezentować taki album z wystawy o krzyżu, który był właśnie dedykowany Janowi Pawłowi II i świętej Brygidzie. Pracowałem wtedy w Szwecji. Popatrz, to jest plakat z filmu, w którym też będzie ten utwór ten Higher Aims Carpe Diem. To jest ten film. Rock of faith and vault of grace. Celebrating this afternoon the vigil of the 31st Sunday in ordinary time, and as requested, I offer this Mass for the intentions of Donald Trump. Brothers and sisters, today's liturgy reminds us that the road to the kingdom is paved with love for God and for our neighbor. So to prepare ourselves to celebrate those sacred mysteries, let us call to mind our sins. Lord Jesus, our rock of refuge, Lord have mercy. Lord, have mercy. Our fortress and shield, Christ have mercy. Christ, have mercy. Our Savior and Redeemer, Lord have mercy. Let us pray. Oh
Almighty and merciful God, by whose gift your faithful offer you right and praiseworthy service, grant, we pray, that we may hasten without stumbling to receive the things you have promised. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. And I will praise you. Quite a character. That's a good thing. He's wonderful. He's so holy. And we love him. And he goes out every weekend. We can take him out. We'll take him out. Well, he reminds me of a priest we had at my church when I was 16 years old. And he kind of looks like Father V. Oh. He was dark complected, had dark hair, very good looking. And when I wanted to get married, he was in another parish, and I found out where, and I went and talked to him. And Father V is so much like him that, yes, he is the best. We are very blessed at Bushnell to have Father Valdemar for more than 10 years. We love him dearly. His fervor for our Lord is apparent in every Mass. We love him because of his spirit, his heart of Jesus. Really, very simply, he loves Jesus so much. Father Valdemar is teaching us about Poland, and our Polish is becoming better over the years with his help. So, cześć.